Szanowni Państwo, dziś zaproszeni do studia telewizji Zabrze przyjęła Pani Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu. Witam Panią serdecznie. Witam serdecznie. Pani dyrektor, przed nami dwa ważne wydarzenia, ważne, bo między innymi dlatego, że cykliczne, odbywające się w Miejskim Ośrodku Kultury od wielu lat. Mam na myśli 6. Ogólnopolski Festiwal Tańca Igraszki i 9. już edycję Kreatywnego Zabrza, czyli konkursu fotograficznego, ale zacznijmy chronologicznie od konkursu, od festiwalu tańca. Po raz 6. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza najmłodszych tancerzy i te dotychczasowe edycje pokazywało, że takich osób w Zabrzu, a także w najbliższych okolicach nie brakuje. Tak, pani redaktor, na wiosnę rozpoczęliśmy sezon konkursowy w Miejskim Ośrodku Kultury. Ruszamy ogólnopolskim festiwalem Igraszki. Tak, to jest 6. odsłona, z tym, że w tym roku troszeczkę zmieniliśmy formułę tego festiwalu. Rozszerzyliśmy ją jeszcze bardziej, zarówno na jurorów oraz firmy, które z nami współpracują. Ubiegłe lata nam pokazały, że napływa do nas coraz więcej dzieci z różnych regionów też Polski. Dlatego postanowiliśmy zmienić troszeczkę i szatę graficzną, ale również jakby troszeczkę też wytyczne tego festiwalu. 20 już niebawem, bo od razu po świętach ruszamy z przesłuchaniami. Na dzień dzisiejszy mamy około 600 uczestników w różnym wieku. To chyba rekordowa liczba. Powiem, że nie, bo mieliśmy już takie lata, kiedy było pod 800. To jeszcze nie jest tak, że ta liczba zostanie, bo jeszcze mamy parę dni zgłoszeń. No zawsze się obawiamy, że przekroczy nam tą magiczną liczbę 1000, natomiast na pewno zamykamy się w ramach wiekowych, czyli do 8 roku życia mogą startować dzieci, nie tylko zespołowo, w grupach, ale również i indywidualnie, i mamy również duety. W ubiegłych latach te prezentacje były bardzo różne, od form regionalnych po bardzo nowoczesne formy hip-hopowe. Bardzo duża różnorodność, bardzo duża pomysłowość i w tym roku również nie zamykamy się ani na formy, ani na rodzaj przebrania. Liczymy na dużą kreatywność przede wszystkim opiekunów, ale również na tą pozytywną energię i na ten uśmiech tych najmilszych i najmłodszych. No właśnie, bo tu o to chodzi, o tą dobrą zabawę. Ale pani dyrektor, wspominała pani, że jeszcze kilka dni pozostało, by zgłosić się. I tu właściwie taki apel ze strony, myślę, organizatorów. Jeśli słuchają nas jeszcze osoby, które chciałyby wziąć udział w tym konkursie, bardzo barwnym, bardzo wesołym, to co? Ostatni dzwonek tak naprawdę. Tak, to jest ostatni dzwonek. Bardzo gorąco zachęcam nasze zabrzańskie przedszkola. Jest to w Zabrzu, też jesteśmy w zabrzańskiej telewizji, więc szczególnie zabrzańskie przedszkola zachęcam, przy czym nie muszą być to publiczne przedszkola. Mamy zgłoszenia też instytucji kultury, mamy z innych miast, MDK-ów, prywatnych szkół tańca. Przekrój jest bardzo duży. Tak jakby patrząc historycznie, próbując sobie przypomnieć tych 5 edycji, to myślę, że mieliśmy z różnych zakątków, nie tylko Zabrze, ale też tutaj regionu dzieci do nas przyjeżdżały. Przyjeżdżają z coraz dalszych miast Polski, natomiast w tym roku na zachętę nagroda pieniężna. Myślę, że odwołam się tutaj do naszego regulaminu i do tych wszystkich informacji, które są na stronie, aby zajrzeć, jakie trzeba wytyczne spełnić, żeby wziąć w konkursie udział. Natomiast na pewno niezbędna jest karta zgłoszeniowa z określeniem, ile dzieciaków do nas przyjedzie. To też już nie ze względów nawet formalnych, ale ze względów bezpieczeństwa, abyśmy mogli tym dzieciom zapewnić jak najlepszy pobyt. No, szanowni Państwo, poważny konkurs, poważna nagroda. Takie pieniądze mogą się przydać na przykład na uszycie nowych, pięknych strojów.
a wiadomo, jak zespoły chcą się prezentować, to te stroje są absolutnie niezbędne. I to są igraszki. Warto jeszcze wspomnieć, że to już ostatnia chwila, żeby ewentualnie zgłosić swój udział, o czym wspominała przed chwilką pani dyrektor. No i kolejny konkurs adresowany już do nieco starszej grupy mieszkańców. Pani redaktor, mogłabym jeszcze wtrącić jeden motyw. Bardzo gorąco zapraszam nawet osoby, które się nie załapią w tym roku na konkurs. 28 kwietnia zapraszamy na galę finałową do nas, do Miejskiego Ośrodka Kultury. O godzinie 17 będziemy mogli podziwiać zwycięzców tegorocznej edycji, ale myślę, że nawet ci, którzy nie są zdecydowani, czy wystąpić, mogą po prostu poczuć tą magię właśnie w tym dniu, oczywiście z mnóstwem niespodzianek, jak to na galach igraszkowych. I to bym chciała serdecznie zaprosić mieszkańców, jak również wszystkich, którzy chcieliby poczuć tą magię tańca. Myślę, że to ważne zaproszenie. 28 kwietnia, koncert galowy, wstęp wolny. Wstęp wolny, tak. Dobrze, no to możemy już przejść chyba z czystym sumieniem do kolejnego konkursu. Proszę powiedzieć, Kreatywne Zabrze to konkurs, który już ma swoją renomę, swój prestiż w Zabrzu. Co roku jurorzy naprawdę mam takie wrażenie, że mają nie lada orzech do zgryzienia, bo poziom tych prac nadsyłanych na ten konkurs jest naprawdę z roku na rok coraz wyższy. Tak, tutaj to troszeczkę poważniejszy konkurs, bo konkurs fotograficzny, do którego trzeba mieć sprzęt i trzeba się przygotować. Natomiast poprzednie edycje pokazały, że również pierwsze miejsca zdobywały fotografie zrobione na przykład smartfonem. Więc tutaj w tym konkursie może wziąć udział również każdy. Mamy dwie kategorie wiekowe, do 18 roku życia i powyżej 18. Trafiają nam się grupy szkolne, które biorą udział. Natomiast w większości są to osoby indywidualne, które albo robią fotografie, albo należą do jakichś kółek fotograficznych, albo po prostu kochają dokumentować to, co się w Zabrzu dzieje i jak Zabrze się zmienia, też dokumentują na swoich fotografiach. W tym roku taki temat jak industrialnie, dlatego że wiele wydarzeń krąży wokół turystyki poprzemysłowej w naszym mieście. Szykuje się również na wiosnę duże wydarzenie jak otwarcie sztolni, więc chcieliśmy się też wpisać tematyką w te zmiany, które zachodzą w Zabrzu i zachęcić naszych mieszkańców, aby spojrzeli takim okiem fotografa na te przemiany i abyśmy mogli to uwiecznić na kolejnych fotografiach już kolejnej edycji, tym razem 9. Tych fotografii jest już bardzo dużo, były bardzo różne tematyki związane przeważnie z Zabrzem, gdyż warunkiem uczestnictwa jest to, że zdjęcie musi być wykonane w Zabrzu. Natomiast myślę, że industrialnie ten temat jest taki kuszący i bardzo szeroki. Także nie tylko liczymy na zdjęcia budowli, ale również na jakby spojrzenie na temat szerzej. No i tutaj też warto dodać o tym, że te prace są potem oceniane przez profesjonalne jury, a w tym roku też Państwo zaprosiliście poważnego partnera do całego przedsięwzięcia. Tak, w tym roku, ja, że tak powiem, przybliżę sobie ten plakat. W tym roku przyjmujemy zgłoszenia do 15 maja. To jest taki końcowy termin, który gwarantuje, żeby prace zostały zakwalifikowane. Mamy partnera, mamy Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości, która jest od początku z nami, ale cieszymy bardzo się, że Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Śląski również w tym roku objął jakby taką opiekę fotograficzną nad konkursem. Poza tym szereg partnerów, jak również Telewizja Zabrze, która jest z nami chyba od wszystkich edycji, od samego początku. Jest to dla nas ogromnie ważne, że Państwo nas wszyscy wspieracie, ale myślę, że ten konkurs już się na tyle rozwinął, że ta 9. edycja daje też uczestnikom nawet w postaci tej nagrody takie świadectwo, że robią dobre zdjęcia i że mogą dalej w tym kierunku się rozwijać. A myślę, że nagrody są jak co roku bardzo cenne, bardzo atrakcyjne i
Myślę, że już sam wernisaż, gdzie prace są wyeksponowane uczestników, pani redaktor nieraz widziała, jakie te prace są naprawdę barwne i pokazują historię naszego miasta na przestrzeni tych 9 lat. Warto, myślę, być na tym wernisażu i warto wziąć udział w konkursie. Na pewno trzeba spełnić szereg różnych od karty zgłoszeniowej po przywiezienie tych prac, bo nie jest to konkurs internetowy. Te prace muszą do nas dotrzeć, ale może być to, pani redaktor, jedna praca. Mogą to być 3 prace, które są niezależnymi pracami biorącymi udział w konkursie, więc wybór jest szeroki. Szanowni Państwo, to jest minimum formalności, a może być maksimum przyjemności. Tak jak pani dyrektor wspominała, już sam udział w wernisażu to może być też początek czegoś większego, może początek kariery. No i cóż, warto wziąć udział, tym bardziej, że pogoda za oknami sprzyja do tego, żeby wziąć aparat czy telefon, smartfona i przejść się szlakiem no właśnie takich zabytków industrialnych, których w Zabrzu, szanowni Państwo, nie brakuje. Do tego zachęcamy. Czasu mamy dosyć sporo, do 15 maja. Myślę, że każdy z nas może tutaj pokusić się na wykonanie co najmniej jednego zdjęcia. Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu oczywiście czeka na Państwa zgłoszenia. Ja bardzo dziękuję Pani za tę rozmowę, za zapowiedź tych 2 ważnych, myślę, konkursów, które już na stałe wpisały się w kalendarz zabrzańskich imprez. Ja przypominam Państwu, że dziś gościem telewizji Zabrze była Pani Katarzyna Flak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Raz jeszcze dziękuję za spotkanie. Dziękuję i zapraszam. A Państwu dziękujemy za uwagę. Do widzenia.